Witam Was serdecznie w przepisie na nadziewane babeczki z białą czekoladą. Do nadzienia tych babeczek użyjemy sobie dżemu. Ja mam dżem taki w 100% z owoców, kupiłam go w Biedronce. Możecie użyć dobrego, domowego dżemu lub jakiegokolwiek innego. I zaczynamy przygotowania od składników suchych, ponieważ tak jak we wszystkich przepisach na babeczki, musimy osobno przygotować sobie mieszankę składników suchych i mieszankę składników mokrych. Jeśli chodzi o składniki suche, mieszamy ze sobą szklankę mąki, szklankę cukru, łyżeczkę proszku do pieczenia i ja dodam również pół łyżeczki takiej sproszkowanej wanilii albo troszeczkę więcej niż pół łyżeczki. Możecie dodać jakąś esencję waniliową czy co tam chcecie, albo olejek śmietankowy na przykład też się tutaj dobrze sprawdzi. I do tego wsypujemy tabliczkę białej czekolady pokrojonej na takie dosyć małe kawałeczki. Ja mam czekoladę z Lidla, ona jest niedroga, ma dobry skład i zawsze do wypieków używam właśnie tej czekolady. I teraz suche składniki mieszamy. Gdy suche składniki mam wymieszane, przygotowuję mieszankę składników mokrych i potrzebuję jednego jajka całego, pół szklanki mleka i ćwierć szklanki oleju lub roztopionego masła. Ja tutaj mam stopione masło. Zawsze jest smaczniejsze niż olej, ale jeżeli nie macie masła lub nie chcecie go używać z różnych tam przyczyn, to możecie użyć oleju. Masło jest jednak zdrowe i pyszne, więc polecam masło. I to wszystko mieszamy widelcem, tylko po to, żeby rozbełtać jajko i połączyć te składniki ze sobą. Tyle wystarczy. I teraz łączymy składniki suche z mokrymi. Przepis na babeczki to jest po prostu najprostszy przepis na świecie, jaki istnieje. Naprawdę, trzeba tylko wszystko wymieszać widelcem lub łyżką, przełożyć do foremek, upiec i gotowe. Nie trzeba żadnych robotów kuchennych, żadnego miksowania, długiego wyrabiania, nic kompletnie. Mieszamy tylko do połączenia się składników. Trzeba też pamiętać o tym, że na dnie lubi się to zebrać, także tak machnijcie łyżką parę razy po dnie. I już wystarczy. I przekładamy to teraz do foremek na babeczki, wyłożonych najlepiej papilotkami, żeby zapobiec wyciekaniu tego dżemu, który będzie naszym nadzieniem wszędzie dookoła po prostu i brudzenia tych foremek. Foremki wykładamy papilotkami i wlewamy troszeczkę ciasta, taką dużą łyżkę, żeby zrobić dno babeczki i później wsadzimy do środka po łyżeczce dżemu. Mi wyszło tych babeczek aż 14 i te nadwyżkowe wsadziłam do podwójnych papilotek. I teraz wstawiamy całość do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 15 do 20 minut. Tak wyglądają gotowe babeczki i tak prezentują się po przekrojeniu. Mam nadzieję, że skusicie się na wypróbowanie tego przepisu. Babeczki naprawdę pachną świetnie i ja osobiście bardzo, bardzo je lubię. Zachęcam Was też do zajrzenia do filmików, które będą podlinkowane tutaj pod tym filmikiem. Tam będą przepisy na inne babeczki, w tym również dietetyczne i wegańskie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!